bardzo serdecznie, to jest Łukasz, mam 33. Jestem karany. Jestem ojcem. 6-letniej Pauliny i Pryskę. Opowiem Państwu o bezskuteczności prawa egzekucyjnego orzeczeń w pracy z dzieckiem. Artykuł 598 KPC umożliwia, albo też nie umożliwia takich procedur. Zostały nowe przepisy wprowadzone 13 sierpnia 2019 roku. Moja córka z 5 lat ma utrudniony kontakt ze mną, z moją mamą, z całą moją rodziną. W roku 2011 nie widziałem córki w ogóle na oczy przez całe 10 miesięcy. Matka się ukrywała przy rzeczach z policją. Nikogo nie było w domu. Miałem ustanowienie sądu w ręku, że są moje godziny sądowe wyznaczone. Nic nie zrobił. W roku 2013 moja córka nie spotykała się ze mną i z moją mamą przez 6 miesięcy. Od jutro mija kilka lata czasu, jak ani razu nie zabrałem córki poza miejsce zamieszkania, nie spędziłem z nią sam na sam, ani jednym domu politycznie. Tak samo jak moja mama. Czy można egzekwować kontrakty z dzieckiem? Otóż dziś w obecnym systemie prawnym to egzekwowanie prawa ustnego postanowienia z tą kontraktem, gdzie praktycznie graniczy z cudem. Wprowadzono mi zdanie jeden z największych głównych prawnych w historii polskiego prawa. Postępowanie takie jest ładne powód. Każdy z nas wie, że przeciętnie postępowanie sądy toczy się około 2 lat, natomiast rozwijanie postępowania, które z definicji powinno być najszybsze, wymagające rozerwania więzi ojca z dzieckiem, zostało podzielone jeszcze na 2 etapy. Każdy z tych etapów również trwa średnio około 2 lat. Zatem egzekucja kontaktu jest praktycznie niemożliwa. Na przykład Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. W latach 2011-2016 do Sądu Rejonowego wpłynęło 191 spraw kontaktów. Natomiast okazanie zapłaty 50, nasze zagrożenie, natomiast Sąd okazanie zapłaty 52 wniosku. Od wprowadzenia nowych przepisów Sąd wydał 7 postanowień, których Sąd nakazał i ukarał grzywną matkę za niedostosowanie się do postanowienia Sądu o kontakcie ojca z dzieckiem, bądź też babci z dzieckiem. W 2011 roku złożyłem pierwszy taki wniosek, kiedy mama przestała mi umożliwiać spotykanie się z córką, rozpoczął się pierwszy etap, w którym sąd tylko i wyłącznie grozi matce, że jeszcze raz odwiedza dziecka, dopiero ukarają grzywną. W praktyce bardzo nisko. Pierwszy etap tego postępowania trwał 26 miesięcy w pierwszej instancji. Skończyło się tylko i wyłącznie, że matce zagrożono, że jeśli jeszcze raz nie da mi córki, zapłaci za jednorazowe uniemożliwienie spotkania 150 zł, w momencie, kiedy ja nie widziałem córki przez 10 tysięcy ani razu. Mama złożyła zażalenie w drugiej instancji po 4 miesiące, razem już w pierwszej instancji, dopiero pierwszy etap postępowania. Trwało łącznie 30 miesięcy, sprawa została odnowiona. Dlaczego? Ponieważ przepis jest tak naprawdę martwy. Wystarczy, aby uniknąć odpowiedzialności. Wystarczy złożyć nowy wniosek o zmianę kontaktów. Krótko mówiąc, nie można egzekwować postanowienia o kontaktach z dzieckiem czy też ugody, które uległy w tym czasie zmiany. Jak może nie ulec zmiany postanowienia o kontaktach w ciągu 5 lat? Proszę mi odpowiedzieć. Jest fragment uzasadnienia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Nie uległ wątpliwości, że w jakimś czasie postępowania wykonawczego pomiędzy biała ugoda została poprzez takiego są regulaminu wyborcze regulujące kontakty Łukasza Bryska z Pauliną Bryską, jednakże od tego innego dnia przy postępowaniu ostatniej sygnaturze. Teraz na moim stwierdzić należy, że nawet nie obowiązuje ugoda taka przestała, bo nie jest zmiana już zawarta. Innej ugody regulujące kontakty, w związku z czym postępowanie musiało zostać umorzone, gdyż egzekwowanie po prostu stało się niedopuszczalne. Także przepis jest kompletnie bezużyteczny i martwy.
Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Z tego punktu widzenia przebiegu postępowania przed sądem rejonowym jest oczywista, jednak nie ma wątpliwości skargi w tym zakresie, nie mogła zostać uwzględniona przez sąd okręgowy. Co dalej? W międzyczasie, na przestrzeni lat, odbywały się dziesiąte interwencji policji, kiedy przyjeżdżałem po córkę bezskutecznie, zerwałem klamkę, nie wiadomo, bo wie, córka przebywa, nie odbierała telefonów, nie odpisywała na SMS-y, sąsiedzi nie wiedzieli. No to jest lista interwencji, tych 20 kilka interwencji, które się odbyły w przeciągu jedynie 6 miesięcy. Proszę sobie wyobrazić, to są potężne pieniądze, które będą z pieniędzy podatników. Jedna taka interwencja to jest kosztowanie kilkuset złotych. Po trzech niemalże latach procedowania udało mi się zyskać zagrożenie w nowym już postępowaniu, że mamka miała płacić kwotę 400 zł za niewydanie, kolejne niewydanie dziecka. I po 5 latach matka została ukarana w listopadzie zeszłego roku kwotą aż 1600 zł za to, że 2 lata nie widziałem córki. Ponieważ pani sędzia stwierdziła, że pani chciała się ze mną spotykać. Wyrok jest nieprawomocny, czyli nadal jest w pierwszej instancji podejrzewam, że za pół roku może ktoś się pochylił po 5 latach na tą kwotę 1600 zł. Prawdopodobnie postępowanie zostanie znowu umorzone i tak będzie można około składać nowe wnioski bezskutecznie. Należy sobie zadać pytanie, czy na takim postępowaniu ktokolwiek decyduje, bo analizowałem już, czy nawet wstępna para, ze względu na to, że urzędnicze ktokolwiek złotówkę z tym wyciągnął. Nie, proszę Państwa, i Państwo traci, ponieważ jesteśmy krajem z najwyższym odsetkiem wypłacanego odszkodowania z Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z tytułu naruszenia. Dzieci masowo są sierocone w Polsce, bo podatnicy płacą za odszkodowania, odszkodowanie za przewlekłość, za interwencję. Rodzic alienowany dziecka wydaje dziesiątki tysięcy złotych na walkę o swoje dziecko. Zero korzyści. Nikt po drodze na tej ścieżce sądowej się nie bogaci. Nikt. Nie widzę ani jednej korzyści. Także proszę Państwa, największy bubel prawny w historii Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z bezsilnością dodam, że nigdy mi nie odebrano prawa rodzicielskie. Od 2 lat praktycznie nigdy córki podjęła protest zawodowy w Stanach Zjednoczonych Rejonowym Bydgoszczy. Do dzisiaj moje spotkania z córką praktycznie się nie odbywają. I zadaję pytanie, czy mam postąpić w tym momencie tak samo jak Sebastian i zabrać swoje dziecko i wyjechać się na zagranicę? Bo ja nie chcę odbywać. Ambicje matki, która nie stawia w centrum interesu dziecka.
Matka bym przyjęła także kontakty telefoniczne. Stały się one rzadkością. Według postanowienia sądu do kontaktu z wstępnych urządzeń porozumiewanie się na odległość miało dochodzić co drugi dzień po półtorej godziny, czyli 45 minut dziennie. Jednak średni czas trwania rozmów telefonicznych nie przekroczył 4 minut dziennie. Standardem było to, że całymi tygodniami nie mogłem skontaktować się z dziećmi, które kocham. Każdego dnia wykonywałem kilkanaście, nawet kilkadziesiąt prób do zwrócenia się do dzieci, które mają naturalne prawo do kontaktu z tatą, które potrzebują ojca jako jeszcze. Kontakty osobiste odbywały się tylko w miejscu zamieszkania dzieci do czasu przeprowadzenia badania przez prawnika. Pierwszy termin badania miał odbyć się w czerwcu 2012 roku w Rzeszowie, jednak była żona i wstępło się na badanie, ponieważ według byłej żony dzieci swoje środowisko miały już w Gdyni. Moje dzieci mieszkały 9 lat i 7 na Podkarpaciu. W Gdyni mieszkały 9 miesięcy. Sąd uznał tłumaczenie byłej żony. Do kolejnego badania oznaczonego na kwiecień 2013 roku nie doszło, ponieważ na 4 tygodnie przed śmiercią przed badaniem rodaka nagle zmarł mój syn. 11 marca 2013 roku o godzinie 5:30 syn po własnych siłach wchodził do szpitala, a 4 godziny później już nie żył. Godzinna reanimacja czy nie pomogła. Syn zmarł z zapaleniem mięśnia sercowego. Wirusy zaatakowały serce mojego syna. Na tydzień przed śmiercią mojego ukochanego syna rozmawiali się przez telefon. Wtedy uczestnicząca w procesie przemocy wobec mojego syna ciotka wyrwała mu aparat telefonu z ręki. Tamtego dnia syn mówił mi, jak bardzo czuje się słaby i o tym, jak jest stale zmęczony. Według bilingów tygodni poprzedzającej śmierć syna próbowałem z synem z dziećmi połączyć się około 80 razy. Udało mi się zadzwonić do syna 7 marca 2013 roku, na 4 dni przed śmiercią. I wówczas mój syn powiedział. Został pozbawiony szans na ratunek.
eliminacją jego ukochanego ojca w postaci utrudniania kontaktów telefonicznych z kochającym i troskliwym ojcem. Podstawowym prawem dziecka jest prawo do wychowywania się w mądrości rodziców, do prawa do kontaktu z obojgiem rodziców. Należy powiedzieć więcej. Życie mojego dziecka wykorzystane zostało jako narzędzie do zniszczenia współmałżonka w odwecie za złożenie pozwu o rozwód. Z pierwszego małżeństwa mam jeszcze córkę, jak się okazuje, ale jak się okazuje, od śmierci syna, czyli od marca 2004 roku, 2013 roku, trwa następujący paradoks w moim życiu i w życiu mojej córki. Ze zmarłym synem spędzam więcej czasu niż z żyjącą córką. Nie dlatego, że ja nie chcę spędzać tego czasu z córką, ale dlatego, że mojej córce odbierane jest podstawowe prawo dziecka. Prawo do obojga rodziców. Tam na cmentarzu nie ma ludzi świadomie umożliwiających kontakt. Tam na cmentarzu nie obowiązują postanowienia i orzeczenia sądowe krzywdzące dziecko i łamiące podstawowe prawa dziecka. Tam na cmentarzu nie czeka się na wielomiesięczne, wieloletnie sprawy sądowe, których rodzice, najczęściej ojcowie, walczą o podstawowe prawa dziecka do obojga rodziców. Ale nie życzę żadnemu rodzicowi, aby śmierć dziecka pozwoliła na swobodne kontakty i swobodną opiekę progu własnego dziecka. Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą. Słowa księdza Twardowskiego, tak często powtarzane, że stały się niezrozumiałe, także przez egoistycznych rodziców i stały się tylko niezrozumiałym sloganem. Kochać dziecko to nie zamyka dziecka w klatce przed drugim rodzicem. Kochać dziecko to pozwolić dziecku kochać drugiego rodzica. Kochać dziecko to pozwolić drugiemu rodzicowi na wychowanie, na opiekę, na swobodę kontaktu z dzieckiem. Kochać dziecko to nie alienować. Zanim mój syn zmarł, na 2 miesiące przed śmiercią nauczyło się pisać SMS. Oto przykład tego SMS. 30 stycznia 2013 roku. Dziękuję Ci, kochany tato, za nazwę użytkownika i za hasło. Co teraz robisz? Bardzo mi Cię brakuje. Kocham Cię i bardzo tęsknię za tobą. Twój kochany syn Sebastian. 2 lutego. Ja też Cię kocham, mój kochany tato. I bardzo tęsknię za tobą. Twój Sebastian. Mam nadzieję, że na ferie się zobaczymy. 18 lutego. Hej tato, bardzo fajnie, że przyjeżdżasz w sobotę. I bardzo fajnie życie generał Fadronowy. Bardzo Cię kocham. Nigdy o Tobie nie zapomnę. Twój najukochańszy syn. W całym wszechświecie. 20 lutego. Dzień dobry, kochany tato. Ja bardzo dużo płaczę przed snem. A wiesz, że posprzątam pokój? Kocham Cię. I bardzo co to mam czas. Syn Sebastian. 22 lutego. Hej, tato. Bardzo się cieszę, że jutro się zobaczymy. Kocham Cię najbardziej na świecie. Twój syn Sebastian. 23 lutego. Hej, tato. Mnie też bolą oczy. Ze zmęczenia. A właściwie z płaczu. Idziesz teraz busem. Byłem bardzo straszliwy z tobą przez ten jeden dzień. Kocham Cię najbardziej na świecie. I tęsknię za tobą. Twój syn Sebastian. 3 minuty później. Cześć, tato. Wyśpij się. Twój syn Sebastian. 24 lutego. Dzień dobry, mój kochany tato. Teraz założę pomarańczową bluzę, którą mogę mówić. Co u Ciebie? Jak się czujesz? Co teraz robisz, kocham Cię i bardzo tęsknię za tobą? 3 tygodnie później. Mój syn zmarł. Szanowni Państwo, zmieńmy prawo tata. Aby dzieci nie musiały płakać do poduszki. Bo mają uniemożliwiane kontakty. Przez egoistyczny. Sądy i prokuratury nie mogą działać. W zakresie tego prawa nie działają. Po prostu zostawiają nasze dzieci bez pomocy. Nie reagują urzędu. Będziemy nie reagować urzędu, prokuratury nie reagują urzędu. Prawdopodobne kłopoty jest zawiadomienia o aresztowaniu. Prokurator powinien wstrzymać postępowanie o ukaranie matki zadłużonego w swoim wyznaniu. Dzieci zostawione są bez pomocy.
będzie kolejne, może być następne wystąpienie. Każdy nawet ciągle najbliższych kilku minut. Zanim dokończyć. Już nie zostało naprawdę niewiele. Właściwie prośbę, zmieńmy prawo tak, aby dzieci nie musiały uczyć się szczęśliwe, tylko przez ten czas kontaktu z izolowaną od dziecka rodzicem. Zmieńmy prawo rodzinne tak, aby przestrzegane były podstawowe prawa dziecka do obojga kochających rodziców, a umożliwianie kontaktu, które jest okropne, sprawia przykrość i krzywdzi. Szybko i skutecznie karamy. Alienacja rodzicielska na podstawie tragicznych doświadczeń moich dzieci potrafi także zabić. Dziękuję bardzo. Zabić, bo też mamy inną dla nas, jak to zapraszam.